San Andreas, tajemnice i ciekawostki. Odcinek drugi. Opracowanie i montaż, Wiliek Stream. Siemanko wszystkim. Widzę, że Carlson świetnie sobie radzi. Teraz będzie się musiał wykazać, ponieważ ja wracam do Vice City. Wrócę dopiero za kilka tygodni. Zapraszam więc na kolejny odcinek naszego programu, który poprowadzi Carlson. Witam Was. Na początku sorki, że musieliście tyle czekać na kolejny odcinek, ale Wiliek Stream miał mnóstwo roboty. W dzisiejszym odcinku poznamy sekret Kataliny, zobaczymy tajemnicze worki w pobliżu bazy wojskowej oraz będziemy podziwiać gejzer. Zaczynamy. Jak zapewne wiecie, Katalina ma bardzo wybuchowy charakter. Niektórzy musieli ją widocznie bardzo zdenerwować, skoro wylądowali 2 metry pod ziemią. Lasy w San Andreas są bardzo niebezpieczne, szczególnie to miejsce. Dom Kataliny. Obok niego stoją 3 kopki ziemi wyglądające jak miejsca, w których coś zakopano. Nie trudno się domyślić, co to mogło być. Obok stoi nawet łopata. Lepiej się stąd zabieram, bo nie chcę skończyć jak oni. Ten Buffalo idealnie się nada na środek transportu. Musimy się dostać w pobliże bazy wojskowej. Mogliby szmaty wybudować i jakaś droga, bo mnie to szlak trafia. Area 69 to bardzo tajemnicze miejsce. W jednym z następnych odcinków dokładnie ją zbadamy. Teraz jednak zobaczymy, co znajduje się w jej pobliżu. Jesteśmy już w El Castillo del Diablo. Świetne miejsce na szukanie ciekawostek. Mogłem sobie kupić troszkę piwka, bo mnie w ryjo soszy. Oto najbardziej tajemnicze worki w San Andreas. Co się w nich znajduje, nie wie nikt, krążą pogłoski, że to niechciani pracownicy bazy wojskowej, którzy wyjawili jej sekrety. Tym bobcatem je przywieziono, pożyczę go sobie. Teraz pojedziemy w ostatnie już dzisiaj miejsce. Znajduje się tam gejzer. Wielokrotne poszukiwania obaliły mit, iż Gora Mountain Chiliad jest czynnym wulkanem. Okazało się, że żaden wulkan w ogóle to nie istnieje. Jest za to gejzer, niezbyt wielki, ale ważne, że jest. Znajduje się on obok pewnej małej restauracji. Pstryknę sobie pamiątkową fotkę. A teraz pokażę Wam wyższość z ognia nad wodą. Już nie ma co podziwiać. Zabieram się stąd, zanim jacyś ekolodzy mnie dopadną. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zapraszam Was na następny odcinek. Już w następnym odcinku. Takich szczegółów dotyczących mostu nie ma w żadnym innym mieście, sami zobaczcie, ile on waży. Co robi wozek inwalidzki na drewnianym molo, a może ktoś na nim siedzi? Dowiemy się też, jak władze San Andreas dbają o czystość i przyrodę.